portret, dyplom, nagrody sportowe. Oto ślady lepszej przeszłości alkoholika. Dziecko w szkole. Na utrzymanie domu pracuje tylko matka. Mąż stał się prawie niezdolny do pracy. Po ostrym okresie przepicia z trudem odzyskuje przytomność. Nauk sprowadził przewlekłe zmiany w psychice chorego w postaci alkoholowego zwyrodnienia psychicznego. Polega ono na tym, że alkoholik nawet po wytrzeźwieniu wykazuje duże braki psychiczne. Jest drażliwy i agresywny. W takim stanie nie tylko sam nie pracuje, lecz okrada żonę i rodzinę, przepijając ich ciężko zapracowane pieniądze. Przyczyną jest oczywiście jeden z naszych bohaterów, którego widzieliśmy przy kieliszku. Teraz wszystko jest jasne. Jak tu sprawnie pracować, kiedy co chwilę trzeba gasić pragnienie? Normalne następstwo przepicia alkoholem. Jak pracować, kiedy jest się ociężałym i boli głowę? Jednak najwyższy już czas zacząć wreszcie załatwiać interesantów. Alkoholizm nie jest okolicznością usprawiedliwiającą taką pracę. Pomyślcie, na ile strat narażają nas tacy pracownicy? Jak bardzo przeszkadzają nam w życiu codziennym? Przeszkadzają nam również w naszej produkcji. Bardzo często uszkadzają warsztaty pracy. Przez swą nieudolność spowodowaną pijaństwem hamują normalny tok produkcyjny. Niszczą cenny surowiec. Kontrola techniczna gotowych produktów wykrywa usterki opóźniające dostawy dla naszego przemysłu. Za wieloma takimi wypadkami kryje się wódka. I wiele takich wypadków powoduje alkohol. Zastanówmy się, ile strat społecznych, ile ludzkich tragedii wiąże się z tymi szczątkami. Czy możemy więc tolerować wypadki niewykonywania norm produkcyjnych i notorycznego bumelanctwa? Nie.